Niezależnie od warunków drogowych na drogach całego kraju trwa wzmożona aktywność drogówki. Dotyczy to również województwa podlaskiego i powiatu suwalskiego. Okres przedświąteczny, świąt i tuż przed Nowym Rokiem jest to okres, gdzie jest nasilone, gdzie jest natężenie ruchu drogowego, więc oczywiście trzeba nastawić się na to, że będziemy kontrolować kierujących głównie pod względem przekraczania prędkości i oczywiście stanu trzeźwości. Wydatek na mandat może poważnie obciążyć i tak ciasny domowy grudniowy budżet, ale wydatki to nie wszystko. Pilnujmy, by Mikołaj nie przyniósł nam zamiast prezentu utraty prawa jazdy, bo taka jest konsekwencja kierowania autem po spożyciu alkoholu. Pamiętajmy też, że brak rozsądku może sprawić, że święta zamiast za tradycyjnym rodzinnym stołem możemy spędzić na szpitalnym wikcie.